A co się stanie, jak tu wejdę? Zwiedzaj tunele. Zrobimy to. Skakuj. Lupin bierze głęboki wdech, po czym kieruje się w stronę podziemi. I co? Żabie miasto gdzieś... Okej, żaby. Gdzieś z przodu dobiega powtarzający się dźwięk skrzypiącego metalu, po którym następuje plusk wody. Lupin zaczyna podejrzewać, że odgłos może pochodzić z pompy wodnej. Wtem przed jego oczami staje pomieszczenie pełne żab. Tak wygląda żabie miasto. Poza tym, to nie są zwykłe żaby. Ktoś musi je hodować. Cóż, chyba im się tu podoba. Lupin dociera do ślepego zaułka, zauważa jednak na ścianie tunelu niewielką półkę skalną. Choć jest tam bardzo mało miejsca, Lupin z trudem wspina się wyżej i widzi rozwidlenie, z którego prowadzą trzy różne tunele. Zdaje się, że pod nogą po lewej zagraca złom. Lupin czuje stamtąd zapach rdzy. Ze środkowego korytarza dochodzi mocny odór. Boże, nie umiem czytać. A, czosnku! Jedyne przejście po prawej tchnie przyjemniejszą wonią. Tak pachnie świeże powietrze. Przedrzyj się przez stertę, idź w stronę czosnku, poszukaj świeżego powietrza. Ja bym poszła w stronę czosnku. Tam nie może być wampirów. Aromat czosnku wjedzie w głąb krętego tunelu. W pewnym momencie Lupin zauważa na swojej drodze coś w rodzaju dużego metalowego kontenera. Jest jednak zbyt ciemno, by mógł ocenić, do czego służył. Albo czy da się wejść do środka. Czemu on jest przestraszony? Lupin przedziera się przez wyjątkowo wąski odcinek tunelu, gdy nagle wyczuwa pod stopami bardziej grząski grunt. Pochyla się, by sprawdzić, na czym stoi, i niespodziewanie coś znajduje. O, cytryn znalazłeś. Rozwidlone ścieżki. Przeczołgując się pod wyjątkowo niskim sklepieniem, Lupin zauważa, że tunel rozwidla się dalej na trzy ścieżki. Z jednej od nogi dobiega delikatna, niemalże magiczna melodia, z drugiej czuć zapach czosnku. Z trzeciej zaś płynie przyjemny powiew świeżego powietrza. No dobrze, to podążaj za magiczną melodią. Magiczna muzyka cichnie, gdy Lupin dociera do dużego, okrągłego pomieszczenia, na którego ścianie widnieje olbrzymia płaskorzeźba. Osadzone w niej błyszczące niebieskie kryształy odbijają wystarczającą ilość światła, by dało się odzyskać przedstawioną na niej historię. Odczytać przedstawioną na niej historię. Płaskorzeźba opowiada o magicznym konflikcie tych, którzy ubóstwiali plazmę, z tymi, którzy czerpali moc z księżyca. Lupin napotyka niewielką rozpadlinę i zręcznie ją przeskakuje. Po drugiej stronie tunel rozwidla się na trzy części. Z jednej od nogi płynie delikatna melodia, bla, 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 bla. Przedrzyj się przez stertę. Tego jeszcze nie robiliśmy. Lupin widzi przed sobą jakieś światło. To musi być wyjście. Lupin dociera na miejsce, gdzie tunel najwyraźniej się kończy. Znajduje drabinę prowadzącą w górę do otworu, skąd pada łagodne światło. Wspinając się, słyszy, jak echo jego kroków na szczeblach staje się coraz głośniejsze, aż wreszcie wynurza się w niebieskim plastikowym kontenerze. Momencik, przecież to toj. Dobre, podoba mi się. To pudło jest świetne.